Przeboże, kochani, chciałem wam dzisiaj pokazać razem z panem Michałem, który w tej chwili stoi z aparatem w ręce, co my to wyrabiamy z tymi naszymi organami, dlatego że nawet ogłaszając, że zaczyna się remont, mówiłem, że fujarki te mieszki będą dmuchać, więc spróbujemy to troszkę uściślić. W tej chwili widzicie za moimi plecami otwarte organy. To są owe fujarki, które wydają słyszane przez nas dźwięki. Jedne są ogromne. Jak się to, Michał, właśnie nazywa? To są nie fujarka, tylko... Piszczałka. Piszczałka, o, piszczałka. Są piszczałki takie większe, drewniane, mniejsze, metalowe i bardzo wysokie, dwa razy większe ode mnie, to chyba na te najniższe tony. Mhm. Ale, proszę państwa, wszystko zależy od tego, na ile sprawnie działają tak zwane mieszki organowe. Taki niepozorny element, którego w tych organach jest tylko 530, tak chyba, bo 10 mamy na zapas. Spróbuję się teraz z Michałem wymienić tym aparatem. O, tak, Michała doskonale poznajecie. Dobrze. No i tutaj mamy już przygotowane przez organomistrzów te właśnie mieszki organowe. Spróbuję to pokazać z bliska. O, to jest tu, o, to jest jeden taki mieszek. Nawet przez przypadek udało mi się pokazać, jak on działa, tam góra, dół. Michale, dwa słowa więcej. Co to robi właściwie? Jak to działa? No, trzeba, myślę, zaznaczyć, że nasze organy mają trakturę pneumatyczną, czyli właśnie całe sterowanie od klawisza do piszczałki odbywa się przez no, jakąś dawkę powietrza. Czyli jak grający naciska klawisz, no, jakaś tam ta dawka powietrza jako taki sygnał do piszczałki przechodzi właśnie przez listwę, przez mieszek do stożka. Stożek to jest taki trzpień jakby, który się rusza. To widziałem przed chwilą właśnie, dokładnie, jak pan tam to naciskał. I właściwie jak im bardziej się wciśnie, tym głośniejszy... Nie. Nie. Tak, nie. To jest po prostu uruchomienie piszczałki. Uruchomienie tylko piszczałki. Uruchomienie. Czyli w trakcie grania na przykład takich mieszków może się poruszać kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. Jak najbardziej. Tutaj już widzimy listwy z przyklejonymi na gotowo mieszkami. Jedna taka listwa to jest, w skrócie można powiedzieć, jeden klawisz. Bo mamy... Jedna listwa to jest... Jedna listwa to jest jeden klawisz. Tak skrótowo, ale można tak powiedzieć. No bo jest kilka głosów w organach, mamy też tak zwany system multiplex. Może bez wdawania się w szczegóły, ale jedna listwa, jeden klawisz. Okej. Znaczy w ogóle nasz instrument jest porządny. Bardzo porządny, dobrej jakości, dobrej firmy, renomowanej. To super. No właśnie, bo słyszałem, że są w tej chwili już organy, gdzie całość otwiera się piszczałek na zasadzie elektromagnesu i tak dalej. Dokładnie. A my mamy stare, tradycyjne, porządne organy Rigera. Tak? Rigera. Rigera, tak się to Riger. Czyta. Rigera. Bracia Riger z Krnowa, obecnie w Czechach, a kiedyś w zaborze austriackim. Okej. Wiesz, przejmij jeszcze na koniec tą kamerę, bo teraz będzie o forsie, więc musi być mnie widać. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy składają ofiary na remont naszych organów. W tej chwili kończymy taki pierwszy wstępny etap wymiany owych mieszków i przez czas pierwszej Komunii Świętej i najbliższych tygodni nabożeństw majowych już będziemy na tych organach grali. Daj Boże, że nic się nie zawiesi. Natomiast gdzieś od połowy maja drugi już końcowy etap wymiany mieszków organowych. Bardzo serdecznie wam za każdą ofiarę dziękuję. No i gorąco zapraszam do naszego kościoła. Tutaj Michał jeszcze o tym nie wie, ale jak będą organy gotowe, to na pewno zagra jakiś koncert. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo.